Witam w prezentacji poruszającej zadania związane z wiekiem różnych osób. Zacznijmy. Napisałem tutaj: Za 4 lata Ali będzie 3 razy starszy niż jest dzisiaj. Ile lat ma Ali dzisiaj? Cóż, powiedzmy, że x. trochę zbyt duże niż chciałem narysować. x równa się obecnemu wiekowi Ali'ego lub jego wiekowi dzisiaj. Proszę wybaczcie mi moje pismo. Jeśli x to obecny wiek Aliego, to ile lat będzie miał Ali za 4 lata? Jeśli x to obecny wiek, to za 4 lata jego wiek będzie równał się x dodać 4 wiek Aliego za 4 lata. Przeczytajmy dalszą informację. Za 4 lata, więc w tej sytuacji jest to x dodać 4. Ali będzie 3 razy starszy niż jest dzisiaj. Dzisiaj jego wiek równa się x, a więc za 4 lata będzie to x dodać 4. Za 4 lata będzie to x dodać 4. I będzie to równe 3-krotności jego obecnego wieku. Możemy to zapisać jako 3x. Teraz musimy tylko rozwiązać równanie z niewiadomą x. Otrzymamy 2x równa się 4, x równa się 2. Ali ma dzisiaj 2 lata. To ma sens, bo jeśli Ali ma dzisiaj 2 lata, za 4 lata będzie miał 6, co jest 3-krotnością jego obecnego wieku. Wszystko się zgadza, więc rozwiążmy następne zadanie. Wyczyśćmy to, i spróbuję napisać kolejne zadanie. Nazrat jest o cztery lata starsza od Umajmy. Dwa lata temu. Nazrat była pięć razy starsza od umajmy. Ile lat ma dzisiaj nazrat? Zadanie wydaje się trudniejsze. Myślę, że będziemy w stanie przez nie przebrnąć. Jeszcze raz. To, czego próbujemy się dowiedzieć, to to, Ile lat ma dzisiaj nazrat? Powiedzmy, że to jest nazrat. Napiszemy nas w skrócie. I powiedzmy, że to jest umajma. To jest dzisiaj. Zrobię małą tabelkę. I cztery lata od dnia dzisiejszego. O nie, przepraszam, pomyliłem się. Dwa lata temu. Wciąż myślę o poprzednim zadaniu. To jest dzisiaj, a to dwa lata temu. Więc narysujmy tabelkę. Nie będzie ona zbyt ładna, ale myślę, że wystarczy. Więc spróbujmy się dowiedzieć, ile lat ma nazrat. Powiedzmy, że dziś nas ma x lat. Jest ona o 4 lata starsza od Umajmy. Podkreślę to. Nazrat jest o 4 lata starsza od umajmy. To informuje nas o tym, że jeśli wiek nazrat to x, to wiek umajmy dzisiaj to x odjąć 4. Co ma sens, bo nazrat jest o 4 lata starsza od umajmy. Teraz przenosimy się w przeszłość. Dwa lata temu. Jeśli nazrat ma x lat dzisiaj. To ile lat miała 2 lata temu? Jej wiek będzie się równał x odjąć 2. Jeśli mam dzisiaj 10 lat, to przed 2 laty miałem 10 odjąć 2, czyli 8. Jeśli Umajma ma dzisiaj x odjąć 4, więc 2 lata temu miała o 2 lata mniej, czyli to będzie x odjąć 4 odjąć 2, to x odjąć 6. Zauważcie, że wciąż jest o 4 lata młodsza od nazrat. Mamy jeszcze jedną bardzo ważną informację. Dwa lata temu nazrat była 5 razy starsza od umajmy. Więc jesteśmy w tej sytuacji. Dwa lata temu tak mówi ta informacja nazrat była 5 razy starsza od umajmy. Nazrat, której wiek wtedy to x odjąć 2, była 5 razy starsza od umajmy, której wiek to x odjąć 6. Zapiszmy to. Wiek nazrat 2 lata temu to x odjąć 2. Mamy informację, że 2 lata temu nazrat była 5 razy starsza niż umajma. Czyli 5x odjąć 6. Rozwiążmy zadanie. x odjąć 2. Równa się 5x odjąć 30. Odejmijmy x po obu stronach i dostaniemy 4x odjąć 30, równa się minus 2. Wtedy 4x równa się 28, a x to 7. Rozwiązaliśmy zadanie. Nazrat ma dzisiaj 7 lat. Czy to ma sens? Jeżeli Nazrat ma 7 lat to umajma ma 3 lata, ponieważ jest o 4 lata młodsza. Przed dwoma laty nazrat miała 5 lat, a umajma miała rok, racja? Nazrat jest o 4 lata starsza od umajmy. Nazrat ma 7 lat, a umajma 3. 2 lata temu nazrat była 5 razy starsza od umajmy. Dwa lata temu Nazrat miała 5 lat, a UMAJ ma rok. Więc wszystko się zgadza. Myślę, że jesteście gotowi, aby rozwiązywać tego typu zadania. Przygotuję więcej przykładów, byście mogli powrócić do tej strony i zobaczyć więcej, jeśli nadal jesteście zdezorientowani. Miłej zabawy.